Siemaneczko, z tej strony Jadek, no i dzisiaj pogramy sobie w Farming Simulator 2017. Władujmy sobie tą soję, może w tym odcinku władujmy całą soję. A zamiast to się ładuje, to odjedziemy sobie tym tirem. Tak, żeby nie przeszkadzać. Wszyscy robią ładnie, ładnie, zrobią. My sobie tam podjedziemy. My sobie podjedziemy z zbieraczką Bel. Szybko. Tak, szybko sobie podjedziemy i będziemy zbierać Belę i będziemy sprzedawać soję w tym odcinku. Policja transportowa. Kapło mi się. Sorki wam. Muszę was przeprosić za to. Tu zbieramy. Tam się naładowało. Dobra. Jak to cena jest? Cena spoko? Dosyć spoko, bo... Zaraz wam pokażę. Plac odłowy. Patrzycie na soję i to będzie 3000. 3000 za soję. Musimy ją sprzedać w tych odcinkach. Oj, musimy. Innego wyjścia nie ma. Bo już tyle zbierałem. Ja jestem normalnie w szoku. tysięcy, może... Ja będę miał 1200 000, to znowu kolejny wiatrak kupię. I będę zarabiał 1500, 10500. Na godzinę. I to mi się zwróci całkowicie, te wiatraki. 24 godziny razy 9000, bo teraz zarabiam 9000. Niech policja. Bym zarabiał dziennie... No dobra, dajmy to te... Jak kupię nowy wiatrak, to będę zarabiał 10 tysięcy. 20... 200... Nie. Ile to będzie? 240, o kurde, panie, 240 na dzień zarabiał. Ty dobrze liczę? Chyba dobrze. O panie, na dniówkę, moja dniówka będzie 200 tysięcy za te wszystkie wiatraki. Za te wszystkie wiatraki, o pan, kupę forsy. Normalnie będzie masakra z tymi... Tutaj sobie tak... Tak i tutaj podjedziemy sobie tutaj. Niech się ładuje. Naładujemy... Jeszcze 8. Bo chyba się 16... No na pewno 16 się mieści w jednym ładowacu. Nie wiem, czy by była szybciej, ja bym miał te widły. Szkoda, że czy widły są w górze? Obiekty, obciążenie, pakiety. Czy widły są w górze? Różne. Nie ma widły w górze. Chyba. A powinny być. Ciekawe, czy w farmingu 22 będą. Dobra, pozycja transportowa. Dobra, jedziemy sobie po kolejny dawkę emocji, czyli dawkę stoi. A skoro z tym, dobra, nie maleje, tylko rośnie jeszcze.
Nie maleje, tylko rośnie, pan. Zobaczę, jak to teraz. Ile to nagrywam? To jest chyba sobota, więc, także życzę wam miłej miłego weekendu. No. Dobrego dnia wam życzę. I wszystkich pozdrawiam. Wszystkich. Szczególnie Kupsona i niebiańskiego rycerza, rycerza niebios. Gretilka pozdrawiam. Też fajne odcinki robię. Robi. Muszę ba... Zładuj soję. I teraz przy okazji pójdziemy sobie... Pójdziemy sobie z powrotem na... podwórkę. Trochę lepszy ciepło kupić. Albo lepszy ciągnik. 37 godzin roboty zrobione. Ciekawe. Gdzie ta perła? Tam. O, pani daleko. Mam nadzieję, że odcinki się wam spodobają, bo nagrywam w 60 klatkach. 60 FPS-ach i 720p. To jest taki standard, żeby 60 klatek mieć, to trzeba mieć 720p na YouTubie. Może też 30, ale to może być ciekawe, może być to nieoglądalne, bo YouTube lubi, no sami YouTube mi ucina łapki, to zauważyłem. Lubi, jak ktoś ogląda filmy. Nie jak ktoś wbija, kto wbija na pana, tylko lajka zostawia. Te lajki są właściwie usuwane. Bo jak ktoś wbije na kanał, zostawi lajka i popatrzy sobie w parę sekund, to lajki są usuwane. Ja zawsze wbijam do ludzi, oglądam i innych youtuberów od początku aż do końca. Ponieważ lubię oglądać. I zawsze dostałem lajka. Mimo że odcinek trwa 2 godziny, ja i tak oglądam ten materiał do końca. Słuchaj, ten materiał oglądam, patrzę, podsumowuję, czy wszystko dobrze wychodzi mi. Czasami to mówię niewyraźnie i muszę się w tym momencie przeboleć. A jak renderuję, to patrzę te odcinki, jak to wychodzą. A renderuję też dużo, bo obrabiam dźwięk, obrabiam kamerkę, troszkę wyostrzam obraz z kamerki, dźwięk obrabiam AutoAssisty, montuję filmiki Sony Vegasem, a nagrywam filmiki OBS-em. Nawet ten odcinek z Farminga, z PS4 nagrywam OBS-em. Rozładuj. My sobie idziemy na farmę, który tak. Przywód się jest. Zaraz sobie przyspieszymy czas, czekaj. Zaraz sobie przyspieszymy czas. Pracujemy na pewno 80% zboża. 1000. Pracownik zakończył pracę, zaraz zobaczymy, który. Policja transportowa. Pracownik zakończył pracę. Ale który? Mówił, że E. Dobra, nic się doładuje. Który? Ten? Tu idziemy sobie, no... siać po nami Boże. Musi wszystko pracować. Tutaj widzę, że zbudowane jest.
Tak, zbugowane. I tu chyba się nie naprawić. Przyjemy sobie to. Do tyłu. Do tyłu zasuniemy. A, na pewno zbiornik tuś. Pewnie z tym. A! Ten na pewno jest zbiornik. I kolejny na pewno. Co mi się wydaje? F-ka, dobra. Tu sobie odchodzimy go. Dobrze. Ten też zaraz napełni. Dobra, idziemy sobie do magazynu. Musimy sypać. Ale brudne to jest. Czekałem, umył maszynę, to mniej kasy brało za maszynę umytą. No, ciekawe. Ciekawe, czy mniej kasy brało. To jest zostaje opóźniony. Sypiemy to. Jedziemy tirem do drugiego kombajnu i sypiemy. Myślę, że dużo roboty nam czeka jeszcze. Ale już 16:20 będzie. Sypiemy sobie. Soja. I ten. Gdzieś tam zakończył pracę. Dobrze myślę? Za silos jest w którą stronę? W stronę, gdzie jest ziarno. Dobra, sypiemy. Tu. Dobra, i jedziemy sobie. Jeszcze coś zrobimy. Będzie tak kolejny robić, raz zbierać bele, potem będziemy jechać. I znowu będziemy zbierać bele. Jechać do placu załogowego, potem będziemy. No panie. Tak, tu. Jak bierzemy to. Starczy. Tak, tu. Jeszcze 4. Belkownie. Dobra, tu jest połowa zrobiona. Jeszcze jedna. Dobra, i tu musimy odjechać. Będziemy to skończyć. Dobra, sypimy do magazynu. To. Bo już jest prawie pełny. Tir. Ale to naprawdę szybko jedzie, 68 na godzinę, na drodze prostej. Ja bym się walił. Kupujemy. Zładuj.
Dobra. A z tym tirem idziemy sobie do placu załadunkowego. I cena nadal rośnie. Bo pani myślała, że będzie spadać. A tu im więcej sprzedaje, tym więcej rośnie. Im więcej rośnie, ciekawe. Muszę zdążyć przed tymi wyprzedażą. Przed zakończeniem wyprzedaży. Ale stoi mamy dużo. To bym nie powiedział, że soi, że będzie duże zapotrzebowanie na soję, to bym nie powiedział. Jestem normalnie w szoku. Tyle hajsu mieć. Dobra, bym się walił tirem. Kurczę, bo byłoby szkoda, bym się walił tirem, bym się męczył. Panie, ale drifty? Ale drifty robi tirem? Bo stój. Do tyłu. Rozładuj. I nie jedziemy sobie. Pierwsza ptaka. Jestem mały zadowolony. Będzie na kolejny wiatrak. Oj, będzie. Myślę, że warto pomyśleć, czy już oweczki sprzedać. 1900. Czemu tak wolno idzie? Czemu tak wolno idziesz? Maszynę kupić nową? A pod górkę to ciężko, a z górki to od razu muszę iść. Od razu wejść 30 na godzinę będzie. Kiedy będzie 40? O panie. Muszę to robić do pełnicy. 50 na godzinę traktorem. Rozładuj. Okej, przybyło hajsu, przybyło. Jeszcze dwa razy tak podjadę. To mi się wydaje. Będę miał 1200. 1200 już mi się kicka. Zarabiam, że już zmniejszam liczby. Zmniejszam zera. 1200, jeszcze dwa razy podjadę. O panie. Przypiemy do magazynu. Stopca zrobimy. Tym trzeba powiedzieć zaraz. Dobrze, że kupiłem dwa tiry. To się bardzo przydaje. Bardzo się to przydaje. Rozładuj. Gdzie to mam? Ja mam. Rozładuj. Dobra, ty stop. Zacznij tu stop. Zacząć pracę, widzę, że tutaj nie za dużo robisz. Jeszcze rób, bo ty się możesz. A my sobie podjedziemy do Trawy, do Bel. Będę musiał już przyspieszać czas. Definitywnie. Pożyczę do roboty.
robota drze na polu. Tutaj... Tak, ja bym wybrał. No i dobra, się te bele naładujemy. To bele naładujemy i będziemy kończyć odcinek. Powoli. Hop. Będzie złapie? Złapie. Szybcio. Zbel jest 10 tysięcy. Głównie. Właśnie robiłem te bele kwadratowe nie koło, bo wiecie, bym musiał się namęczyć. Ile te bele kosztują właściwie? Ile te bele kosztują? Bele. A, nie. 1200. Nie, 135. 123 bele kosztują. Ale to będzie duży przywód. I tak, z samych tych bel mam dużo hajsów. Samiutki tych bel. Dobra, jeszcze jedna bela. I teraz stop czas. Zapisz grę, tak. No i zapisuję grę. Stop czas. Dobra. Myślę, że teraz się wam pożegnam. Także na nagrywanko mi idzie dość spoko. Także ja się wam żegnam. Żegna was Rojadek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa.